Witam serdecznie, panie prezesie. Witam państwa. Jak ocenia pan wzrosty sprzedaży grupy AB na poszczególnych rynkach w kontekście sytuacji na nich panujących? Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników ostatniego kwartału. Rynek był wymagający zarówno w Polsce, jak i w Czechach. W Polsce szczególnie rynek projektów i przetargów był pod dużą presją. Mimo takiej sytuacji rynkowej mieliśmy spektakularne wzrosty. To było 28% prawie wzrostu w Polsce i prawie 17% w Czechach. Ciągle umacniamy pozycję lidera. Sprzedaż jakich asortymentów rosła w trzecim kwartale najszybciej? To na pewno AGD RTV, to na pewno gaming, na pewno digital signage. Podam tylko przykłady niektórych z nich. I tak po kolei. W AGD RTV wzrost był bardzo spektakularny. To było prawie 85% rok do roku. Czyli jesteśmy mega zadowoleni. Jeżeli chodzi o gaming, nowa kategoria produktowa znowu w Polsce jak w Czechach, 228% wzrostu. Jeszcze większa dynamika. Jeżeli chodzi o digital signage, jeszcze większe wzrosty, 250% zarówno w ilości projektów, jak i w obrocie rok do roku. Panie prezesie, inwestorów wiele razy interesuje to, jak to jest możliwe, że grupa AB kolejny raz notuje rekordowe wyniki, a jeden z głównych konkurentów jeszcze sprzed roku jest w postępowaniu sanacyjnym, a drugi odnotował w ostatnich kwartałach spektakularny spadek przychodów i zysków. No my wolimy zawsze wypowiadać się o sobie niż o konkurencji, natomiast faktem jest, że w tym kwartale te różnice były wyjątkowo widoczne, bo drugi najlepszy dystrybutor notowany na giełdzie po nas miał wyniki netto prawie 5 razy niższe od naszych, a obroty 70% niższe. No mogę powiedzieć tylko to, nasza ciężka praca i podejście long term przynosi efekty. Umacniamy swoją pozycję i to w każdej kategorii i ta praca po latach, jak widać, się odnosi skutki. A co w najbliższych latach będzie decydowało o sukcesie na rynku dystrybucji? Na pewno to, co jest taką podstawową definicją dystrybucji, czyli finansowanie, logistyka, lojalny kanał sprzedaży, szeroka sieć partnerów, czyli dotarcie do rynku z dobrą ofertą. W każdej z tych kategorii jesteśmy absolutnym liderem, bo tak w finansowaniu nasze kapitały są 2,5 razy wyższe od następnego w kolejności największego dystrybutora. Jeżeli chodzi o logistykę, to jak państwo wiecie, ukończyliśmy sobie największą inwestycję w historii centrów w Magnicach za 30 milionów złotych, obsługa e-commerce'u, czyli wymogi przyszłości spełnione przez nas, jesteśmy absolutnym liderem. Jeżeli chodzi o finansowanie, kończąc ten temat, mamy także finansowanie długoterminowe, obligacje pięcioletnie, bez kowenantów, czy jesteśmy bardzo bezpieczni. Idąc dalej, lojalna baza partnerów, jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o taką szeroką i rozległą sieć franczyzową w całym regionie. Mamy 1700 punktów sprzedaży pod wieloma naszymi różnymi markami, więc mamy realizację kanału największą ze wszystkich możliwych sytuacji dystrybucyjnych. Kończąc to, sieć partnerów 16,5 tysiąca, czyli dostęp do rynku absolutnie największy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniejszą stabilność finansową i bezpieczeństwo grupy AB? Grupa AB zanotowała bardzo dynamiczne przyrosty przychodów, to jest prawie 25%, jak również bardzo dynamicznie urosły poziomy EBITDA i zysku netto. Ale to, co najważniejsze, to to, że wykazaliśmy, że grupa jest przygotowana pod kątem płynnościowym, pod kątem wskaźników zadłużenia do absorpcji tak dużego wzrostu bez istotnego wpływu na te parametry. To oznacza, że rzeczywiście grupa ma zdolność do generowania coraz większych przychodów i w konsekwencji marży i zysków bez istotnego negatywnego wpływu na kondycję finansową podmiotu i całej grupy. Patrząc na właśnie opublikowane wyniki finansowe, a jest pan z nich zadowolony? Tak jak powiedziałem, przychody wzrosły o prawie 25%, wzrastały marże, wzrastał zysk netto. Należy stwierdzić pod tym kątem, że jesteśmy
spółką, która jest i z jednej strony stabilną na parkiecie, prawda, bo notujemy bardzo dobre, systematyczne wzrosty przychodów, marż i zysków, ale to, co najważniejsze, myślę, że jesteśmy przygotowani do dalszych wzrostów, nie tylko pod kątem finansowym i pod kątem tych wskaźników, o których mówiłem, ale również pod kątem logistycznym, gdyż to, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że w wynikach spółki znajdują się koszty związane ze zrealizowaną ostatnio przez nas największą naszą inwestycją, mianowicie w nowe centrum dystrybucyjne w Magnicach. To tylko przypomnę, prawie 130 milionów nakładów inwestycyjnych i to, że w tych wynikach już w pełni są odzwierciedlone koszty związane z tą inwestycją, czyli ponad 1 000 000 zł netto amortyzacji po uwzględnieniu rozliczenia dotacji, ale również i koszty finansowania, to jest w odsetkach ponad 700 tysięcy w skali kwartału. Jeżeli to uwzględnimy, jawi się obraz grupy, która jest przygotowana zarówno pod kątem finansowym, pod kątem bezpieczeństwa finansowego, jak i również pod kątem logistycznym do dalszych dynamicznych wzrostów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.